Proszę Państwa, najpierw chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie. A to, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć, to jest właśnie poszukiwania Hi oraz jego syngneiskiej filos, czyli krewnych i znajomych. Proszę Państwa, to będzie o poszukiwaniu struktury, zrozumieniu struktury materii oczywiście, w bardzo wielkim skrócie. Proszę Państwa, ten obrazek nie jest tutaj przez przypadek pokazany. Badanie czegoś na podstawie śladów to nie jest wcale takie proste. Proszę Państwa, tematem dzisiejszym ma być jakiś związek z alfabetem greckim. No więc podstawowy związek jest taki, że tymi problemami zajmowali się już oczywiście starożytni Grecy. I pierwsze próby tego zajmowania się podsumował jeden z pierwszych sofistów, czyli Gorgiasz, mówiąc, że odyn esti, czyli nic nie istnieje, a jakby coś istniało, to byłoby dla człowieka niepoznawalne, a jakby się to dało poznać, to by się tego nie dało przekazać. Więc to w pewnym sensie odpowiada temu obrazkowi, który przed chwilą był z Kubusiem Pochatkiem. Jeżeli chodzi, znaczy my jesteśmy takim Kubusiem Puchatkiem, który potrafi, próbuje zrozumieć to, co, jak wygląda świat i skąd on się wziął. Natomiast przypomnijmy jeszcze z tej filozofii greckiej zdanie Epikura, znaczy, że istnieją niepodzielne drobiny i pustka, w których te drobiny się poruszają. I proszę Państwa, to, co ja chcę dzisiaj powiedzieć, właśnie jest związane z tym, co obecnie rozumiemy za te drobiny, a wykorzystam w tym celu rozkładówkę specjalnego numeru Delty z przełomu tysiącleci, która zawiera właśnie wszystkie te elementy, które uważamy za elementarne, znaczy uważaliśmy te 20 lat temu i nadal tak uważamy. I one wszystkie na razie są przykryte po prostu czymś. Ja będę je dość szybko odsłaniał. Więc ta sytuacja, którą widzimy, to jest przełom wieku XIX i XX. Już mamy elektron jako promieniowanie katodowe, zinterpretowane jako elektron i mamy oczywiście elektromagnetyzm. I na tym momencie, proszę Państwa, Rutherford nazywa promieniowanie przenikliwe, którym się wtedy zajmował, jako alfa, beta i gamma, czyli alfa to są, jak teraz wiemy, jądra helu, beta to są właśnie elektrony, a gamma to są fotony. I proszę Państwa, przeskakujemy już do, znaczy tu początkowo miałem koncepcję, żeby to całe po kolei pokazać, ale okazało się, że to w tym czasie 15 minut to się w żaden sposób opowiedzieć nie da. W związku z tym przeskakujemy do sytuacji, która jest w latach 60. XX wieku, czyli już po II wojnie światowej. I proszę Państwa, mamy już coś takiego jak elektron, neutrino, kopię tego, czyli mion, grecka litera i neutrino miotowe. A oprócz tego mamy całe mnóstwo wysyp po prostu cząstek, które najpierw znajdujemy w promieniowaniu kosmicznym, a później już za pomocą akceleratorów. I wygląda na to, że cały ten wysyp, to mnóstwo cząstek da się usystematyzować, jeżeli przyjmiemy, że one nie są elementarne, tylko składają się z trzech elementów, o których na razie nie wiemy, czy one tak naprawdę, to jest tylko nasza idea matematyczna, czy to po prostu jest rzeczywiście coś naprawdę istniejącego, cokolwiek by to miało oznaczać i oznaczamy je jako, czy oznaczymy w końcu jako kwarki, tutaj górny, dolny i dziwny. Ten dziwny się wziął stąd, że cząstki, którym przypisywano obecność tego elementu, żyły zadziwiająco długo. I proszę Państwa, tutaj mamy przykład takich obiektów. Właśnie te, które obserwowaliśmy, uznawaliśmy albo za złożone z trzech kwarków, i to były tak zwane bariony, podobnie jak proton chociażby, czy neutron. A takie złożone z kwarku i antykwarku to były mezony. Natomiast tutaj są pokazane właśnie takie bariony, które jeszcze w dodatku mają spin. Nic o nim jeszcze nie powiedziałem i nie powiem. Trzy drugie.
W każdym razie widzimy, skąd się wziął w ogóle, znaczy do czego potrzebna jest delta, tak? Albo co to jest delta. No wiecie Państwo, że cały rząd tutaj na górze tych obiektów złożonych z tych najlżejszych kwarków U i D i dających obiekt o spinie 3 drugie, to się nazywają po prostu delta. Natomiast jeżeli by miało się to potwierdzić, ten pomysł na to wielkie zoo cząstek, które wtedy obserwowano, znaczy nadal je obserwujemy, tylko że już trochę więcej wiemy na temat tego, czym one są, to był obiekt, który miał się składać z trzech takich elementów. Trzy kwarki dziwne i na niego wymyślono nazwę omega, tak? Zaczęło się od alfa, a teraz kończymy na omedze. No i tą cząstkę znaleziono. Tutaj jest po prostu rysunek na podstawie zdjęcia, które odpowiada właśnie obserwacji tego obiektu, który się rozpada na inne obiekty. No ale w każdym razie tak to wtedy wyglądało. Więc można powiedzieć, że znajdując tą omegę, w pewnym sensie nastąpiło jakieś kolejne podsumowanie wszystkiego, ale już wtedy wiedzieliśmy, że to koniec być nie może. I tu znowu przyspieszając, przeskakuję już do lat 90., kiedy się wyjaśniło to wszystko, co w tej chwili na obrazku widać. Czyli można to podsumować w ten sposób, że mamy cztery rodzaje obiektów. Mamy dwa rodzaje kwarków, jeden o ładunku plus 2/3, jeden o ładunku minus 1/3. Następnie mamy naładowane leptony, czyli elektron i jego bardziej masywnych kolegów, mion i taon, oraz jak się okazuje, trzy neutrina, tak? Każdemu z tych obiektów, te tak zwane leptony, czyli lekkie, chociaż taon już taki lekki nie jest, bo jest dwa razy cięższy niż proton. W każdym razie mamy takie trzy rodzaje, a oprócz tego mamy, no, w pewnym sensie nie wiedzieć skąd, trzy pokolenia tych obiektów. I teraz właśnie w latach 90. sprawdziliśmy, że tych pokoleń jest dokładnie trzy, dlatego że trzy obserwujemy, a więcej tych neutrin, przynajmniej takich bardzo lekkich, wtedy nawet w zasadzie bezmasowych, teraz już wiemy, że one mają masę, ale bardzo mało, że takich lekkich neutrin jest tylko trzy. Tak? Więc krótko mówiąc, żeśmy skompletowali jakąś listę cząstek, z których zbudowana jest materia. No i teraz ja mówiłem, że o spinie nic nie będę mówił, ale to są wszystko cząstki o spinie jedna, druga, które podlegają zakazowi Pauliego, więc można z nich budować po prostu materię, czyli dwie nie mogą istnieć identycznie w takim samym stanie, więc mogą budować atomy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i to przypomina nam po prostu cztery żywioły. Co prawda atomiści greccy, oni wcale nie uważali, że tych atomów ma być tylko cztery, tak? Natomiast no, tu jest jakieś skojarzenie, natomiast to skojarzenie, proszę Państwa, w zasadzie jest kompletnie przypadkowe. To znaczy po prostu liczba miesięcy w roku to jest 12, a z drugiej strony 12 to jest 3 razy 4, tak? Więc to, co tu widzimy, to jest 3 razy 4, a liczba żywiołów jest w pewnym sensie nie tylko wśród Greków, ale i w innych kulturach jest związana z tym, że ile razy miesiąc lunarny mieści się w roku. Po prostu, tak? Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, którą tutaj musimy powiedzieć, która nie jest bezpośrednio związana z alfabetem greckim, to jest to, że te bardziej masywne obiekty obserwowaliśmy, obserwujemy nadal, że się rozpadają na te, które są mniej masywne. I żeby to wyjaśnić, musieliśmy powołać do życia coś takiego jak oddziaływanie słabe, a z kolei, żeby zachować konsystencję tego oddziaływania słabego, które pozwala na zamianę tych cząstek jedne na drugie, to trzeba było tutaj dodać coś takiego jak Z, no to nikt tego nie uważa za grecką, nie czyta jako grecką literę, no ale grecka litera Z duża też wygląda jak Z, więc w pewnym sensie jest to grecka litera. Natomiast do tego jeszcze, żeby wyjaśnić masę tych obiektów, że one są masywne, potrzebny był mechanizm Higgsa. No i w 2000 roku, wtedy kiedy się ukazał ten numer delty, była to zwierzyna łowna, a do łowów właśnie żeśmy się na taką ekstra skalę przygotowywali, bo liczyliśmy na to, że za 5 lat uruchomiony zostanie LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów, gdzie taki Higgs powinien dać się wyprodukować i zaobserwować. Trwało to trochę dłużej, bo powiedzmy 10 lat, a nie 5, ale już po 2 latach żeśmy to odkryli, tak? Czyli po prostu
Bozon Higgsa został uznany za jako przełom, później została przyznana Nagroda Nobla i tak dalej. Proszę Państwa, więc to jest w bardzo dużym skrócie historia tego, co żeśmy odkryli, jeżeli chodzi o strukturę materii. Jak widać, jest to mocno symetryczne. Natomiast, proszę Państwa, są tutaj tak naprawdę dwa problemy. Jeden jest natury teoretycznej, z którego wynika, że ten model standardowy no, żadną miarą nie może być końcem tej historii, także coś tu musi być jeszcze dodatkowego. A druga rzecz jest bardziej, bo taką teoretyczną rzeczą moglibyśmy się tak bardzo nie przejmować, przynajmniej my, w sensie ja jestem doświadczalnikiem tak zwanym, więc dla nas bardziej istotne jest to, co naprawdę się nie zgadza, powiedzmy. No i spośród takich rzeczy, które się właśnie nie zgadzają, mamy następującą. I to od dawna, bo to jest rok 1933, kiedy Fritz Zwicky po prostu zaobserwował, że tak zwany koma, gromada galaktyk koma, czyli w warkoczu Bereniki, jest to jedna z największych takich gromad spośród tych, które są blisko stosunkowo nas, że ona jest związana grawitacyjnie, natomiast jak się spróbuje sumować to, co widzimy, tak, czyli te rzeczy, które świecą, to jest absolutnie niewystarczające do tego, żeby wytłumaczyć to związanie grawitacyjne. Za mało jest masy i w związku z tym on wtedy już ukuł termin ciemna materia. I proszę Państwa, co może zrobić fizyk zajmujący się fizyką cząstek? No oczywiście powtórzyć eksperyment, który robimy na Ziemi, czyli na przykład w LHC po prostu zderzamy ze sobą chmurę protonów, to znaczy dwie chmury zderzamy ze sobą, no i patrzymy, co z tego wyjdzie. No to nic prostszego, jak wziąć dwie chmury ciemnej materii, zderzyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No tylko to nie jest tak proste, tak? No, chmura ciemnej materii jest związana z naszą galaktyką. Takie halo wierzymy, że jest wokół naszej galaktyki. Widzimy nawet, że jest, nie tylko wierzymy, ale tylko grawitacyjnie, tak? Więc proszę Państwa, należy się zwrócić o pomoc do astronomów i oni właśnie w niebo patrzą i być może gdzieś mają już przygotowany taki eksperyment, który byśmy chcieli zrobić. I tutaj jeszcze tylko przypomnienie, że w międzyczasie, tak, bo to minęło już prawie 100 lat od tego pomysłu Zwickiego, no, dowiedzieliśmy się dużo więcej na temat z różnych, powiedzmy, rzeczy, o których nie mogę mówić tutaj, nie mam na to czasu. Natomiast to kółeczko czerwone pokazuje nam, że tej ciemnej materii musi być 25% tak zwanej, około 25% tak zwanej materii gęstości krytycznej, tak? Czyli dużo więcej niż tej świecącej materii. No ale teraz już weźmy ten eksperyment, tak? Czyli weźmy dwie kule, dwie chmury ciemnej materii i zróbmy coś z tym. No i tutaj te chmury są, tylko że ich nie widać, bo widzimy obraz tylko optyczny i ciężko się dopatrzyć, gdzie tutaj jest ta gromada galaktyk. Natomiast również Zwicky już miał taki pomysł, że można użyć strzeżowkowania grawitacyjnego, żeby sprawdzić, ile masy jest. Tak? W tym celu oczywiście musimy mieć przed tym obrazem, na który patrzymy, coś, co to strzeżowkowanie zrobi. No ale w tym wypadku akurat tak jest i możemy zobaczyć. To na niebiesko to jest po prostu rozkład masy na tym zdjęciu, tak? No i ten rozkład, jak astronom na to patrzy, no to on to widzi. Oczywiście to zdjęcie, żeby zrobić to potrzebne było dużo dokładniejsze zdjęcie niż to, które ja tutaj pokazuję, bo ta metoda strzeżowkowania grawitacyjnego oczywiście wykorzystuje to, że te obrazy tych galaktyk są zniekształcone, że są takimi rozciągnięte w takie łuki, tak? I na podstawie tego rozciągnięcia po prostu oceniamy, ile tej masy jest. Tak? No więc możemy, i to się zgadza, tej masy jest tyle, ile trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłą, przepraszam, to miało być za chwilę, jeżeli chodzi o zwykłą materię, tak zwaną materię barionową, bo właśnie składa się z tych obiektów, które znamy, czyli głównie z barionów, tak jak protony, neutrony, to więcej niż tej, która świeci, jest
materii w postaci rozrzedzonego, ale bardzo gorącego gazu, który w świetle widzialnym zobaczyć nie można, natomiast można go zobaczyć w promieniowaniu rentgenowskim. No jak popatrzymy na to, na ten obrazek, to widzimy, że te obrazki się ze sobą nie zgadzają, tak? No jak popatrzymy razem, no to wtedy widzimy, dlaczego ten obiekt w ogóle nazywany jest jako pocisk, tak? No bo ewidentnie te dwa, ta gromada to są jak gdyby dwie gromady, które się już zderzyły ze sobą i przeszły jedna przez drugą. No i widzimy po prostu, jaki jest kształt tego gazu, tak? To jest tak jak pocisk, powiedzmy, przebijający się przez wodę czy coś takiego, tak? Tak to wygląda. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, jest to rozdzielone, tak? Czyli gaz oddziałał i po prostu spowolnił się. Natomiast większość masy, która, bo to niebieskie nadal pokazuje większość masy, czyli też pokazuje, że tej masy, pomimo że w tym gazie jest tej masy więcej niż w galaktykach samych, to i tak większość masy jest poza tym gazem, tak? Czyli to właśnie jest ta ciemna materia. Więc to pokazuje, że ciemna materia po prostu nie oddziałuje, tak? Że ona przechodzi przez siebie i w ogóle nie widać żadnej zmiany. Później zrobiono to jeszcze dla kilku takich obiektów i wszędzie widać, że gaz i masa są rozdzielone, tak? Że masa nie jest wcale tam, gdzie ten gaz, gdzie niby powinno być tego najwięcej. Więc z tego wynika następująca rzecz, że z dużym prawdopodobieństwem ta ciemna materia składa się z jakichś drobin. Teraz pytanie. No, z naszego punktu widzenia to najlepiej, jakby to były cząstki elementarne, których jeszcze nie znamy. Natomiast pomysłów na to jest wiele. I tutaj jeden z pomysłów jest taki, że można zapostulować coś, co jest ostatnią możliwością, no, w pewnym sensie rozszerzenia symetrii Lorentza, którą musi spełniać, znaczy zgodności z teorią względności po prostu. To jest zapostulowanie czegoś takiego, co się nazywa supersymetria, która ma jedną konsekwencję dla nas istotną z punktu widzenia tego, o czym mówię, że musi być jakaś symetria między tym, co mamy, między cząstkami materii, czyli cząstkami o spinie połówkowym, tak, tymi podlegającymi zakazowi Pauliego, i cząstkami przenoszącymi oddziaływania, czyli o spinie całkowitym. Tylko widać, że tej symetrii nie ma. Nie ma symetrii między lewą a prawą częścią. Więc jedynym rozwiązaniem, jeżeli chcemy tą supersymetrię, to jest, mówię, natura generalnie do tej pory pokazuje, że jak coś może robić, to robi. Więc to jest ostatnia rzecz w pewnym sensie, którą natura zrobić może. Natomiast nie jest wcale powiedziane, że nawet jeżeli to jest ostatnia rzecz, to ona to musi zrobić tak, żeby te ewentualne obiekty, których chcemy obserwować, były w naszym zasięgu. One mogą być po prostu mieć masy dużo, dużo większe i możemy nie mieć szans w ogóle tego zaobserwować. Natomiast to robimy po prostu przez zapostulowanie takiego zwierciadlonego odbicia. Także wszystkie cząstki materii mają odpowiednik, to się poprzez dodanie takiej tyldy i zmianę nazwy, poprzez dodanie S z przodu, czyli będzie S elektron, smion, skwarki, to ładna nazwa po polsku. Ale po drugiej stronie musimy mieć też odpowiednik o spinie połówkowym dla tych cząstek, które przenoszą oddziaływania. No i one właśnie mają nazwę, znaczy symbol chi. Znaczy to jest jeden z symboli, na który jest używany, ale chi. No tych chi 0 musi być 4, żeby to się zgadzało, a tych chi plus minus muszą być 2, czyli w sumie też 4, bo mamy po dwie ujemne i po dwie dodatnie. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o stopnie swobody, jak to posumujemy, ile tych stopni swobody mamy po lewej i po prawej, dodamy jeszcze to, że ten bozon Higgsa istnieje, który w trzech częściach w pewnym sensie jest już schowany tutaj w tych bozonach pośredniczących, to wszystko się zgadza. Natomiast to z punktu widzenia tej ciemnej materii istotne jest to, że w najbardziej podstawowej wersji tej supersymetrii, najbardziej takiej zwykłej wersji, ta cząstka jest po prostu stabilna. Ona, znaczy cząstki, ci partnerzy supersymetryczni, jak się mogą rozpadać na lżejsze, to w końcu jak już się dojdzie do tego, który jest najlżejszy, to on się już nie ma na coś rozpadać i on może być stabilny. I okazuje się, że na początku wszechświata, jeżeli takie coś było, to tego powinno być dokładnie tyle,
ile tej ciemnej materii, którą obserwuję. Czyli w zasadzie wszystko się zgadza, poza jedną rzeczą, mianowicie tego jeszcze nie udało nam się zobaczyć. I oczywiście nie wiadomo, czy się uda. Tak? My jesteśmy tym kubusiem pochadkiem, misiem o małym rozumku i po prostu próbujemy jak możemy, ale niekoniecznie uda nam się rzeczywiście wszystkie, znaczy wszystkie to na pewno nam się nie uda, ale czy uda nam się coś posunąć? No pewnie w którymś momencie tak. Proszę Państwa, więc tak, modeli ciemnej materii jest dużo. Te, o których mówię, to w tej górnej części, powyżej, tu jest tak supersymetrii napisane, to, co jest powyżej, to jest to, o czym mówimy, ale jak widać, jest wiele innych możliwości. Natomiast jeżeli natura wybrała jednak tą, to wtedy albo mamy obiekt particle, czyli słabo oddziałająca masywna cząstka, a w skrócie WIMP. To się po prostu czyta. I właśnie na tego WIMP-a, który nie musi być tym neutralinem, tak, czyli tą cząstką supersymetryczną, jest w zasadzie generyczny symbol w postaci Hi. Znaczy, jak szukamy WIMP-a, to znaczy, że szukamy takiego Hi. No i teraz jak go znaleźć? No, metody generalnie są trzy. Pierwsza to jest taka, że bezpośrednio możemy zanihilować takie dwa WIMPy, znaczy one same się zanihilują. Jeżeli popatrzymy na miejsce, gdzie jest ich dużo, czyli centrum jakiejś galaktyki na przykład, to możemy zobaczyć takie dwa Hi się spotykają, takie dwa WIMPy się spotykają, no i anihilują w jakieś cząstki, które one są same swoimi antycząstkami, więc mogą anihilować. I dostajemy jakieś cząstki z modelu standardowego. Na przykład kwark, antykwark, ale nie tylko. I tego szukamy, tak? No tutaj jest akurat Magic, który szuka energetycznych fotonów, a tu jest AMS-2, który lata sobie na orbicie, który szuka nadmiaru, powiedzmy, antymaterii, tak? Drugi sposób to jest detekcja bezpośrednia, to znaczy wykorzystujemy to, że jesteśmy zanurzeni w halo tych cząstek i że one po prostu przechodzą przez Ziemię, tak? One tak słabo oddziałują, że Ziemia nie stanowi dla nich problemu, przechodzą przez nie bez problemu, łatwo. Natomiast, no, ponieważ ich jest dużo, no to w końcu któryś trafi. No i teraz któryś trafi w jakiś atom, czyli bierzemy kwark z atomu, powiedzmy, no i taki jądro zostanie po prostu potrącone, tak? Więc zobaczymy to, że w detektorze widzimy, że jest coś, nie wiadomo skąd, coś zostało potrącone. No i takiego czegoś też szukamy. No i na razie znajdujemy tylko limity. A tutaj jest po prostu jedna z powstających w tej chwili najnowszych wersji, tak zwany Lux Zeppelin. Eksperyment o takiej nazwie. No i to, jak widać, jest coś dość dużego, które jest schowane głęboko pod ziemią, żeby nam promieniowanie kosmiczne nie przeszkadzało. No i w końcu przechodzę do tego, czym no, ja się w pewnym sensie zajmuję przynajmniej, czyli to, że można takie WIMPy po prostu wyprodukować w kontrolowanych warunkach, pod warunkiem, że mamy coś, co może to robić, a tak mamy, LHC, i że to LHC ma wystarczająco dużą energię. Jeżeli ma, no to wtedy zderzamy po prostu dwa protony, znaczy to powiedzmy kwarki z tych protonów zderzamy i w wyniku tego powstaje nam para takich cząstek właśnie ciemnej materii. No i do tego służy chociażby, znaczy LHC, to już powiedziałem, czyli to, co pod Genewą mamy, taki 27-kilometrowy rurę, w której to jest zderzane, ale potrzebny jest jeszcze detektor, tu jest akurat CMS, który jest rozsunięty w trakcie jakichś tam poprawek, które robimy regularnie, tylko, proszę Państwa, jest jeden problem z tym pomysłem. Mianowicie, jak jeszcze raz popatrzymy na ten symbol Hi, który tutaj przedstawia, jak gdyby, jak wygląda takie zdarzenie, to, co się wyprodukuje, jest niewykrywalne. Tego zobaczyć nie można. Czyli ten pomysł wydaje się zupełnie pozbawiony sensu. Natomiast tak nie jest. Ponieważ przy okazji może nam się wyprodukować coś jeszcze. I teraz co? No wszystko jedno. Cokolwiek dodatkowego musi się wyprodukować, żebyśmy mogli coś zobaczyć w naszym detektorze. No i tu jest jakby schemat czegoś takiego, tak? Że mamy znowu tą literkę Hi, tak? Ale taka sprężynka tutaj wystaje, która zamieni się na coś, co będziemy mogli zobaczyć w detektorze. I wtedy będzie tak, nie będzie nic, znaczy po jednej stronie będzie to, a po drugiej nic. No i to wygląda w ten sposób. Tak? I to jest rzeczywisty przypadek, czyli kandydat na coś takiego.
Tylko trzeba oczywiście tego odpowiednio dużo znaleźć, żeby odróżnić od tła, bo mamy różnego rodzaju tło, które wygląda identycznie, ale nie jest tym, czego szukamy. No tu mamy w każdym razie coś w lewo, w górę zostało wyprodukowane, jakiś tak zwany jet cząstek, a po drugiej stronie nic nie ma i to nic jest zobrazowane za pomocą takiej strzałki, która pokazuje, ile jest tego, czego brakuje, żeby spełniona była zasada zachowania energii. No i teraz tu jest akurat wersja taka bardziej artystyczna, chociaż to nadal jest rzeczywisty przypadek, który tutaj jest na górze pokazany, też jest coś brakującego, tak? No i proszę Państwa, nie mamy żadnej gwarancji, że którakolwiek z tych metod, że w ogóle ciemna materia jest tym, o czym myślimy, że jest, ale spełniliśmy przynajmniej pierwszy warunek wygrania w loterii, mianowicie kupiliśmy los, tak? Znaczy przeprowadzamy ten eksperyment, badamy to i patrzymy, czy coś z tego wyjdzie i liczymy na to, znaczy nasza szansa jest rzeczywiście podobna jak wygrania w totolotka, ale jednak większa niż zero. I na koniec mam tylko pełną wersję tego obrazka z dodanym tym Higgsem, także to wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo.